Problem tkwi na głębokości około 10 metrów. Mówimy o rejonie estakady, gdzie znajdują się warstwy gruntów słabonośnych, mocno nawodnione. Woda z tych warstw na przestrzeni lat przemigrowała pod nasyp i okazało się, że teren trzeba wzmocnić, choć początkowo wyniki badań na to nie wskazywały. Aktualnie kwestia zjazdu z estakady na ulicę Niepodległości jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Musimy ten teren bardziej monitorować i choć ruch górą estakady zostanie już puszczony w ciągu kilku najbliższych dni, to jeszcze ten jeden zjazd, około 240-metrowy, stanowi wyjątek. Tu musimy jeszcze poczekać na jego udostępnienie. Codziennie jeżdżę od strony Katowic do Tychów. Brak tego przejazdu, który tutaj widzimy, gdzie ma być jeszcze rondo, nie jest już teraz tak bardzo uciążliwy, ponieważ mamy już otwarty wjazd tutaj obok szpitala. No i bardzo są ułatwione nowe wjazdy. Kiedyś musieliśmy się kierować w stronę Paprocan i dopiero przy Tesco wjeżdżać. Dzisiaj już spokojnie wyjeżdżamy tutaj obok szpitala, no i możemy nawrócić w każdym kierunku.